Dzień dobry. Cześć. Nazywam się Marek Pieniążek, jestem wiceprezesem Developpressu i mam piękny medal. Nasza praca od początku sezonu, budowanie zespołu przez Stefana, bardzo sprytne budowanie zespołu. Przypomnę tylko, że jak ogłosiliśmy skład, to wszyscy powiedzieli, ci w Rzeszowie to chyba zwariowali, tak? Kto to jest Van Ryk? Dlaczego jest Krajewska? One nic nie potrafią, tak? To nie są nazwiska. Nazwiska nie grają. Grają prawdziwe dziewczyny i prawdziwe serca na parkiecie. I to, co robił Developpress na parkiecie, to była prawdziwa siatkówka, piękna, którą się świetnie oglądało. Oprócz Stefana Antigi i mnie w skład takiego sztabu transferowego niewątpliwie wchodzi jeszcze prezes Rafał Mardon i przede wszystkim pan Ryszard Walas. Gdyby nie jego błogosławieństwo, to byśmy nikogo tutaj nie kupowali, bo to on tak na samym końcu decyduje, czy przeznaczamy środki na daną zawodniczkę, danego trenera, czy staw, czy obsługę naszą, tak? No ja jestem tym szczęściarzem, że pracuję z fantastycznymi ludźmi, którzy mi te rzeczy pomagają robić. To jest Paulina Peret i to jest Damian Wrona, ten, który przeprowadza ze mną wywiad. Wydaje mi się, że gdyby nie te dwie osoby, to byśmy organizacyjnie nie byli w stanie tego spiąć. Oprócz tego za plecami tak jakby Damiana i za plecami Pauliny naprawdę pracuje cały sztab osób, łącznie z 12 wolontariuszami, panem kamerzystą, pozdrawiam bardzo, hej. Panem fotografem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I suma tych wszystkich ludzi, suma zaangażowania tych ludzi składa się na sukces. Co najciekawszego? No słuchajcie, no to bez nazwisk, tak? Był jeden taki mecz, kiedy tak mocno komisarz dał się nam we znaki, że po prostu myślałem, że mecz się nie odbędzie. Ten człowiek chciał, żebyśmy bandy LED-owe przesunęli o 8,5 cm do przodu, bo według jego miarki bandy były 8,5 cm za blisko. To jakiś absurd był, nie? Oczywiście, żeśmy go trochę nakłamali, że te bandy żeśmy przesunęli, bo takie bandy LED-owe to się przesuwa parę godzin. No i mecz się odbył, tak? Ale co się wtedy nadenerwowałem? A, szkoda gadać. No pandemia. Pandemia i ta... Ten problem taki, ile osób będzie mogło przyjść na mecz, czy połowa hali, czy 1/4 hali, czy sprzedawać karnety, czy nie sprzedawać karnety, jak dostosować politykę marketingową klubu do całkiem nowych warunków, w których się znaleźliśmy. To było niesamowicie trudne i przyznam, że robiliśmy to bardzo po omacku, bo w takiej sytuacji wszyscy byliśmy pierwszy raz i nie bardzo wiedzieliśmy, jak to zrobić. Myślę, że wyszliśmy z tego z twarzą i z tarczą. To jest szaleństwo, słuchajcie, bo ten sezon tak naprawdę jest niesamowicie krótki. Zaczęliśmy go we wrześniu, październiku, teraz mamy marzec i mamy już koniec. Właśnie się pożegnaliśmy w tym momencie z niektórymi dziewczynami. Bardzo mi było miło, że kilka z nich przyszło osobiście do mnie do gabinetu, podziękowało za tą współpracę, przybiło piątki, nawet na misia, żeśmy się z jedną dziewczyną pożegnali, bo to niesamowicie sympatyczne i to jest to, przez co się lubi tą pracę i się docenia to, że można pracować z ludźmi i ci ludzie potem są wdzięczni za tą pracę, tak? A że wspólnie osiągamy sukcesy, to jest jeszcze fajnie, bo przypomnę, mam piękny medal, srebrny, on jest najpiękniejszy. Nasi drodzy kibice, wróćcie do nas na halę. Brakuje nam tego dopingu, brakuje nam tego show, z którego słynęła hala pod promie, tego naprawdę nam brakuje. Nie da się zastąpić was tekturkami na krzesełkach, nie da się zastąpić was reklamami. To się po prostu nie sprawdza. Jeżeli ten sport ma kwitnąć i jeżeli ma się rozwijać i Developpress ma grać jeszcze lepiej, to jesteście potrzebni wy. Ja wiem, że to słowa bardziej do ludzi odpowiedzialnych za obostrzenia niż do was, ale jeżeli tylko zejdą te obostrzenia, to nie bójcie się i przychodźcie do nas na halę, a my wszystko zrobimy, żeby u nas było świetnie, bezpiecznie i widowiskowo.